Witamy wszystkich bardzo serdecznie na naszym koncercie, który będzie spotkaniem, mam nadzieję, także z Panem Jezusem, nie tylko z mocnymi w duchu. W czasie godziny, którą teraz tutaj spędzimy, będą różne momenty. Będą momenty dynamiczne, kiedy na początku i potem pod koniec będziemy zachęceni, żeby powstać, żeby jakoś otworzyć się na jakieś klaśnięcie, ale też będą momenty refleksyjne, żeby pomyśleć o swoim życiu, o tym, kim jest Bóg w moim życiu. Także zapraszam, żebyśmy byli otwarci i na jedno, i na drugie, i żebyśmy mieli serce, które chce się spotkać z Jezusem, że ja chcę, żeby Pan Jezus przyszedł do mojego życia. Teraz zaczniemy od pierwszej pieśni, którą myślę, że dobrze znamy. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę. Zapraszam, żebyśmy wstali do niej. Oh.
bardzo często, gdy jesteśmy, znaczy często, nieczęsto w kościele, to czasami jest taka zachęta, uśmiechnij się do osoby po lewej, po prawej stronie, zwłaszcza na brzach młodzieżowych. A teraz mam do was taką prośbę. Uśmiechnijcie się do Jezusa. Na chwilkę. To jest rzadko rzecz. Ktoś mnie prosi, uśmiechnij się do Jezusa. Ale spróbuj tak, czy zamkniesz oczy, czy nie. Uśmiechnij się. On, który tu jest, jest ze mną. Widzi moje oczy. I teraz w tej pieśni wyśpiewamy sobie nawzajem, że Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. Z moim uśmiechem i z moim smutkiem. Z moim bólem, z moją radością, z moimi błonnościami i z moimi talentami. Kocha mnie takiego, jakim jestem. I w refrenie tę miłość Boga do mnie też sobie pokażemy.
zapraszam, abyśmy dokonali wyboru. Będziemy ci z nas, którzy widzą, że w temacie z grzechu do wolności potrzebują większej interwencji Bożej w sposobie myślenia. To proszę, żebyście w tej modlitwie położyli rękę na swoim czole. A ci z nas, którzy uważają, że potrzebują większej interwencji Bożej co do swoich uczuć, emocji, żeby Bóg nas uwolnił od czegoś, aby dał nam wolność, to połóż swoją rękę na sercu. I o ten wybór, o chwilkę zastanowienia i o wybór proszę teraz, abyśmy położyli rękę na czole albo na sercu. Będziemy teraz przez krótką chwilę, poprowadzę tę modlitwę, modlić się za siebie nawzajem, abyśmy przeszli trasę z grzechu do wolności. Panie Jezu, Ty widzisz teraz moją dłoń. Widzisz, z czym się zmagam, z sercem, z myślami. Proszę Cię, wejrzyj teraz na mnie. Ty widzisz nas, dobry Panie. Wejrzyj na mnie, abym mógł cały iść za Tobą, abym mógł być szczęśliwy. Proszę Cię, abyś dotykał we mnie tego wszystkiego, gdzie Ciebie nie rozumiem. Tego, gdzie upadam, tego, gdzie są rzeczy dla mnie za trudne. Proszę Cię, Panie, uwolnij moje myślenie, uwolnij moje uczucia, uwolnij moje serce, abym dążył do Ciebie, abym był Twoim uczniem we wszystkim, abym Ciebie pragnął. Proszę Cię, Panie Jezu, o nową jakość modlitwy, o nowe rozumienie Pisma. Proszę Cię, żeby te rekolekcje były dla mnie czasem nawrócenia, abym się mógł z Tobą na nowo spotkać. I zaśpiewajmy teraz jeszcze raz. W żalu tonie na dziewiczym swoim łonie trzyma.
wieść, którą usłyszymy teraz lekarzu dusz, lekarzu ciał. Autorem jest Inga, która jest kierownikiem zespołu, i Adam, który gra na gitarze. I teraz posłuchajmy kolejnej wieści. Zgubiłeś swą nadzieję i pewna, że sam
I ostatnia pieśń, którą posłuchamy na siedząco, potem was zaprosimy do czegoś kolejnego. Pieśń, która powstała stosunkowo niedawno, a myślę, że odpowiada też na dzisiejsze czytanie, żeby biec ku wyznaczonej mecie. Zainspirowana słowami świętego Pawła, pieśń o tym, co się dzieje z człowiekiem, który jest wolny. Gdy nie słyszę twoich słów, Jezus, Jezus,
pieśni, której możemy wznosić nasze dłonie dalej w geście modlitwy. Maryjo, Matko, mojego wezwania. Musi być malutkie przetasowanie instrumentalne i już zaczynamy. W Łodzi na Uniwersytecie i
ponieważ przyjechała do Łodzi na studia, a wcześniej grała w zespole u siebie w parafii. Też dużo się uczyli w zespole od Mocnym Duchu, przyjeżdżali na warsztaty muzyczne, to do was dołączy teraz tata jej, który tam ewangelizuje na polsku. Zawodowo jest wicemistrzem, tam gdzieś tam południu w kościele zawsze chwali Pana i uwielbia. I dwaj panowie, których tutaj widzimy, Adam jest gitarzystą zespołu. Gra na wszystkich możliwych gitarach. Wszystko, co ma struny pionowe, poziome, jak weźmie do ręki od razu. Gra też jest muzykiem z wykształcenia. Jego żona też jest w zespole, ale została w domu z dziećmi w tym czasie. Marcin w zespole śpiewa. Jest i z tyłu na zapleczu mamy trzy osoby. Jeden to jest akustyk zespołu, Adrian, który wszystko nagłaśnia, świeci. Obok Adriana z tyłu też jest Sylwia, która puszcza slajdy w tym czasie i pomaga w dystrybucji. I przy książkach spotykamy tam dwie osoby. Elę, która jest mamą Ingi, kierowniczki, i pomaga w dystrybucji. A jest też brata z drugiej strony, która też pomaga z książkami. No i ja też przyjechałem. Wierzę w Twoją śmierć na krzyżu, wierzę w Twoje zmartwychwstanie. I muzykę właśnie do tej pieśni takiej szczególnej napisała właśnie żona Adama Borusia. Bogu dziękujemy za dar wiary, szczególnie w tym momencie. Ciebie należeć, jestem Twą własnością. Powierzam Ci siebie, wszystko to, kim jestem. Wierzę w Twoją śmierć na krzyżu.
bardzo miło, że nie wychodzicie, ale wolelibyśmy, żebyście wychodzili na dlatego, że już jesteśmy cały dzień też w kościele, tak już byśmy chcieli też pomału, bo jutro znowu będziemy cały dzień. Ostatnia pieśń, ale tak już zachęcam naprawdę, żeby tak już przynajmniej ubierać kurtki i dalej Maryi się będziemy w tym czasie zamierzać.